Ciekawy jest ten owczy pęd, który prowadzi kolejne fale rewolucji liberalno-lewicowych salonów przeciwko ministrowi edukacji narodowej. Tak dziwnie się składał. W wielu rewolucjach słyszałem w życiu: z reguły rewolta kieruje się pod pałac prezydencki, czasem pod budynki rządowe. Czasem podpala budynek parlamentu, jak to się ostatnio zdarzyło w Gwatemali, albo atakuje wieżę telewizyjną, jak, jak w Rumunii czy na Litwie. Natomiast nigdy nie słyszałem o rewolucji, której głównym celem byłoby Ministerstwo Edukacji Narodowej. No, wydawałoby się, że nie jest to ministerstwo, które ma wielki wpływ na bieżącą politykę. Ale skoro tak, to widocznie w tej rewolucji, którą nazwano myląco strajkiem kobiet, bo cóż to za strajk, który polega na darciu się na ulicach, strajk? Generalnie to zupełnie co innego, ale już to dzisiaj zostawmy na boku. Widocznie w tej rewolucji strajku kobiet wściekłych lęparcic nie chodzi bynajmniej o jakiekolwiek cele konkretne, tylko o cele ideologiczne, bo te właśnie utożsamia, te właśnie uosabia. Ministerstwo Edukacji Narodowej i jego szef. Jeśli ma nieszczęście, nie należeć do formacji lewicowo-liberalnej. Ale właśnie ten szturm na men, ten hejt na ministra czarnka wylewany, ta wścieklizna okazana przez dziennikarkę. Z agory, która najpierw skopała psa, jak to lenparcice nazywają, czyli policjanta, choć również nazywają tak dziennikarzy. Ciekawe swoją drogą, że w tak animalistycznym, prozwierzęcym świadku słowo pies jest obelgą. Więc najpierw tego policjanta skopała, a, a później miała wielkie pretensje, że ten ją aresztował. To wszystko się działo pod, pod menem, przypomnę. A skoro już zacząłem o przypominaniu, to właśnie moja pamięć cholerna przypomina mi, że to nie jest pierwszy raz, że ja już widziałem identycznie, identycznie takie sceny. Też tłumy, gimbazy zganianej, o tłumy może przesadzam, ale, ale ta gimbaza zganiana pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, te działaczki i działacze prowadzący ich do szturmu, wykrzykujących, że minister do wora, wór do jeziora, że dość tego wszystkiego wynocha z faszystą, mizoginem i homofobem z tego gmachu. Pamiętacie Państwo, o kim myślę? Tak, tak. To samo się działo dokładnie, kiedy Roman Giertych był ministrem edukacji narodowej. I identycznie, nawet hasła były te same bo Giertych, czarnek, też dwie sylaby, więc te okrzyki o worze i Jeziorze świetnie pasują. Ba! Pamiętam, jak Gazeta Wyborcza robiła wywiad z jakimiś odważnymi pedagogami, bohaterami, nie pamiętam skąd, z jakiejś pipidówy, którzy zorganizowali tam koncert pod hasłem Giertych, won! E, miał się nazywać najpierw jakoś uprzejmie, ale uznali, że tam z Giertychem to się nie ma co patyczkować, no, Gazeta Wyborcza to jest słusznie, co tam faszystę, to trzeba jechać, prawda, a nie tam się z nim pieścić. Gdzie dzisiaj jest ten straszliwy faszysta? No, gdzie w TV-24 uniki olejnik co trzeci dzień w, w wszystkich mediach lewicowo-liberalnych jako autorytet, jako niezwykle pożyteczny i potrzebny człowiek, który przyprowadza jakieś birk pamiętam nazwiska, usiłuje rozkręcić jakieś afery, a to taśmy Czarneckiego, a to dwie wieże. A to coś tam, a to wymyśla jakieś myki prawne, którymi można by pisowi zaszkodzić. Ja się pytam, czy Roman Giertych kiedykolwiek zmienił poglądy? Nie, ja nie mówię, jakie on ma naprawdę poglądy, bo nie wiem, czy w ogóle ma jakiekolwiek poza czysto, nazwijmy to sytuacyjnymi, ale mówię o tych deklarowanych poglądach. Czy jego przejście na liberalną lewicę wiązało się z jakimś? Rozliczeniem, z jakimś wyrzeczeniem, się odwołaniem swoich wcześniejszych yy, poglądów, które czyniły go faszystą, mizoginem, homofobem i wszystkim, co najgorsze. No, ile mi wiadomo, nie, nikt tego od niego nie wymagał, tak jak od Michała Kamińskiego, nikt na przykład żadnych tutaj spowiedzi czy naprostowania się nie wymagał, czy od innych rozmaitych bieżeńców spisu. Szczepana Twardocha, na przykład nękaną w różnych wywiadach pisarza takiego, kto go zna, że jak się nie wyrzeknie, nie odetnie, że dostał kiedyś nagrodę Mackiewicza, to nikę nie dostanie. No i nic rzeczywiście nie dostaje, mimo że się strasznie stara być politycznie poprawny i zasłużyć, a Giertych nie musi, w polityce to tak nie działa, on się od niczego odwołać nie musi. Proszę bardzo, wczoraj był faszystą, a dzisiaj już faszystą nie jest. Dlaczego? Przecież jedyna kwestia, w której zmienił zdanie, to stosunek do Jarosława Kaczyńskiego. No i tu się okazuje, że tak naprawdę całe to wzmożenie lewicowo-liberalne, te hasła o kobiet, o homo i takie tam wszystkie, to jest jedna wielka ściema. Bo tak naprawdę chodzi tylko o to, kto jest przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, który nam odebrał nasze stołki od ukochanego żłowa nas odepchnął, a jak jest przeciwko. Kaczyńskiemu to jest nasz, żeby był nie wiem jakim faszystą, nikt mu tego nie będzie wypominał. Pan profesor Czarnek raczej nie sądzę, żeby miał skorzystać z tej oferty, z której Giertych korzystał, ale jakby co to jeszcze lemparcice mogą przyjść się do niego łasić i grzecznie, łagodnie pomrukiwać, jak do Romana Giertycha zapewne przychodzą i to robią. Ja wiem, że to co robię w tej chwili to może jest mało odkrywcze, Wypominanie Salonowi lewicowo-liberalnemu jego hipokryzji, cynizmu i tego, jak marnymi są ludźmi, ja wiem, to jest może zbyt łatwe. Ale lubię o tym od czasu do czasu przypominać, że tacy właśnie są.